Welcome to episode 320, 320 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on BitChute and YouTube. You'll find the links in the podcast description. I also forward the podcasts, The Awakening for Exposing Fraud and Corruption to Crypto, talking about blockchain technology and NFTs, Speaking Podcast to help you become a better speaker, and Meditation to chill you out, as well as being a podcasting coach, and also our donation button. You'll find everything on buyer.link/podcast. Cześć Roy, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszamy na kolejny podcast wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj kolejne święto, które celebrowaliśmy tydzień temu. Jesteś najlepszy, Kamila, zawsze potem. Ludzie coś rozmawiają o tym temacie. Może Patrick's Day będzie April 1, a potem następny tygodniu będzie... Wszystko będzie dobrze. Tłusty czwartek. Słuchajcie, co to znaczy tłusty czwartek? Tłusty czwartek to jest Fat Thursday, tak. I to jest taki specjalny dzień, kiedy Polacy nie liczą kalorii, tylko jedzą pączki. Co to znaczy pączek? Pączek to jest... Like a donut. Donut. Mhm, bardzo dobry, bardzo słodki i bardzo kaloryczny, tak? Ja nigdy liczyć kalorii. Nigdy nie liczę kalorii. Bez sensu. Tak. I don't count calories, tak. Nie liczę kalorii. Roy, czy ty lubisz pączki? Nie, może być, ale ja nie kupiłem. Tutaj mamy przykład, tak, lubię pączki. Generalnie dużo ludzi, szczególnie dzieci, lubią pączki. Mhm. A z czym lubisz pączki? Z czym pączki mogą być? What pączki can it be mogą with? Być z dżemem, z marmoladą, z toffee, z karmelem, z różnymi rzeczami. Roy, ty mówisz, że tak sobie lubisz pączki, ale jeśli jesz pączki, to z czym? Z dżemem chyba, tak? Takie klasyczne pączki są z dżemem krystalowym. Mm-hmm. Może czekoladą. O, z czekoladą, tak, pączek z czekoladą, mniam, mniam. Dobry, ale bardzo kaloryczny. Dobrze, jest pytanie. Zawsze pytamy w tłusty czwartek, ile pączków dziś zjadłeś? Ile pączków dziś zjadłaś, tak? Czyli how many donuts, tak? Ile pączków dziś zjadłeś? Roy, kiedy był tydzień temu tłusty czwartek w Polsce, ile pączków zjadłeś? Zero. O, ale kupiłem kilka dla mojego syna, bo było... Na twojego syna. Mhm. Na szkoła. A on chce, tak, on chce kilka. Za... Kilka pączków, czyli ty zjadłeś zero, tak? A twój syn zjadł kilka. Tutaj mamy taki przykład, że dziś nie liczę kalorii. Co to znaczy, Roy? Dziś nie liczę Today kalorii. I don't count calories. I zjadłam cztery pączki. You ate four donuts. A Kamila, ile jadłaś? Ja zjadłam jednego pączka. Tylko jeden? Tylko jednego pączka, tak. Ale wiem, że mój tata zjadł dwa pączki, moja mama też dwa pączki, także wszyscy Polacy muszą zjeść przynajmniej jednego pączka, bo tłusty czwartek to jest bardzo słodka i fajna tradycja. Powiedz, Roy, czy w Irlandii, w twoim kraju jest taka tradycja jak tłusty czwartek? Czy jecie pączki? Myślę, że nie. Mamy Pancake Tuesday. A, pancake, czyli naleśnikowy wtorek, tak? Naleśnikowy wtorek. Mhm, ale super. I to jest raz w roku? Tak. I to tego dnia wszyscy Irlandczycy robią naleśniki, tak? Dokładnie. Pancakes, naleśniki. I z czym są te naleśniki? Normalne, cytryna i cukier. Z cukrem, z cytryną. Mhm. Tak. Fajnie, więc... Teraz nie wiem, ale kiedy byłem młodszy, nie mam dużo pieniędzy, tylko z cukru. Tylko z cukrem. Teraz może już z bananem, z czekoladą, prawda? To ciekawe, że w każdym kraju jest jakaś inna tradycja. W Polsce tłusty czwartek, w Irlandii jest naleśnikowy wtorek, prawda? Napiszcie, czy w waszym kraju jest jakaś taka smaczna tradycja, napiszcie koniecznie w komentarzu, może macie słodki poniedziałek albo coś innego, jesteśmy bardzo ciekawi. No i oczywiście, jeżeli mieszkacie w Polsce i celebrowaliście tłusty czwartek tydzień temu, to napiszcie w komentarzu, ile pączków zjedliście, jesteśmy z Rojem bardzo ciekawi. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję, Roj.
So if you'd like some sweet lessons from Camilla, you can go to polonaswitch.com and you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com, as mentioned. We're on BitChute and YouTube. And be sure to subscribe on them as well. It helps on all the new episodes. You'll actually get a notification to tell you when they're released. You'll find out my other four podcasts, along with the donation button and the coaching bio.link/podcaster. Be sure to subscribe. Just a thumbs up. Really helps. Share with your friends. Dziękuję bardzo. I do widzenia. Do widzenia.